aby pokonywać swoje słabości, trzeba stawać się lepszym, robić rzeczy niewygodne i niekomfortowe. A zima i mróz jest do tego idealna. Mamy śnieg, mamy zimno, dwie niekomfortowe dla nas sytuacje i będzie bieganie, czołganie i oczywiście zimna woda. Trzy rzeczy, dzięki którym sprawdzę samego siebie. O k***wa! Przeokropna sprawa. Tutaj góra bomba, ale stopy, nie wiem jak ten gość biegł półmaraton na boso. O kurwa. Dron. Okej, 3 minuty biegania. Dron był wyznacznikiem. Zaczął nam tu już wracać z powodu zbyt słabej baterii. Teraz muszę przyznać, że to jest pojebana akcja. Myślałem, że to będzie zdecydowanie luźniejsze. Teraz druga runda, bo czołganie, jedna strona i bomba do wody. Najgorsze jest to tutaj, że patrzcie, nie ma puszku, tylko jest ta skorupa lodowa, która tnie całą skórę. O kurwa! O, to jest dobre! To jest dobre! A patrz jak mnie już zwolniło! O, a. Do końca, do końca. Ale mam szok organizmu. Ale dziwne uczucie. Dobra, lecimy już. Nie skakuj do wody. Co? Nie skakuj do wody. Lecimy. Tutaj pieczemy już grilla. A znowu tu. Kurde, no woda wydaje się teraz. Cieplejsza. Chodź ze mną, żeby było bliżej. O kurwa, w tak zimnej wodzie. O, tu ja nie byłem. O Jezus Maria. Dobra, nic. Najważniejsze to uspokoić oddech. Powiem wam, że naprawdę na taką ekspozycję zimna nie. Ale masz kolor. Braku mi słów. Na taką ekspozycję nie wydałem się, nie wystawiłem się jeszcze nigdy. Bałem się tego, bieganie było w porządku, bałem się tego czołgania. I powiem wam, że myślałem, że dwie długości zrobię normalnie, ale w połowie pierwszej odległości mnie już całkowicie sparaliżowało i reszta była siłą woli. Woda, no zrobiłem to, bo musiałem, nie czuję palców, nie mogę ruszać palcami, o stopach już
nie wspomnę, ale powiem wam, że jestem naprawdę teraz zadowolony. I to jest to, jak się wyjdzie z zimnej wody. Po chwili ta energia, która rośnie, jest tego warta. Ugrillowane, pachnące, ale najważniejsze, że ciepłe. Oczywiście nie były to rekordowe czasy jak u Wim Hofa bądź u tego gościa, którego nie pamiętam, biegł półmaraton w samych slipach, bez butów. Naprawdę szacun, nie wiem jak on to zrobił, ale już taka sama kilkuminutowa ekspozycja na tak niekomfortowe warunki sprawiła, że przekonałem się chociażby, jak zareagował mój organizm. Nie robiąc tego, nie wiedziałbym, jak się mój organizm poczuje, jak się on spisze, a w życiu być może będą sytuacje, które będą wymagały sprawdzenia się w takich nieco ekstremalnych warunkach. Przynajmniej dzięki temu już wiem, że to zrobiłem i będę to mógł zrobić ponownie jeszcze raz.